Hej, witajcie moi mili w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy czwartek i postanowiłam znowu dla was nagrywać. Wczoraj w ogóle się nie odzywałam, nic nie nagrywałam, dlatego że byliśmy cały dzień zajęci, mieliśmy gości z zagranicy i chcieliśmy im poświęcić czas. A dzisiaj znowu wracam, wciąż jestem na urlopie, wciąż jestem w Polsce i teraz siedzę w samochodzie, czekam na Marcina i postanowiłam się w tym momencie do was odezwać. I chcę wam pokazać fajne dwie książki, które udało mi się kupić w Empiku. Tak mi się wydaje, przynajmniej dla mnie one są fajne. Nie wiem jak dla was, dlatego położę was tutaj. Dobra, to byłam w Empiku, kupiłam dwie książki, oczywiście jestem uzależniona od książek i nie mogłam bez tego się obyć. Trzy albo cztery zamówiłam, wciąż na nie czekam, będą do odbioru w Empiku lada dzień. A z racji tego właśnie, że czekałam na Marcina i miałam co robić, to poszłam do Empiku i tam kupiłam dwie książki, bardzo fajne i w atrakcyjnych cenach. Pierwsza z nich to ta i nazywa się to Kuchnia Polska. Jest to książka z przepisami, właśnie z takimi przepisami kulinarnymi z polskiej kuchni. I ona pierwotnie kosztowała 50 zł, a ja za nią zapłaciłam tylko i wyłącznie 25 zł. Wygląda bardzo ładnie, ma przepiękną okładkę, ale też przeglądałam ją i przepisy są tradycyjne, łatwe. No wiadomo, że długość wykonania tych potraw troszeczkę pochłania czasu, że one będą pochłaniać czas, ale mimo wszystko stwierdziłam, że coś takiego fajnie w swojej biblioteczce mieć i od czasu do czasu też mi się tęskni za polską kuchnią, więc to kupiłam. I druga książka to jest coś dla mnie, Zatrzymaj Hashimoto, wzmocnij tarczycę, i tu jest dużo odnośnie właśnie tej choroby, dużo informacji, dużo wskazówek, jak z nią żyć, a potem już tylko mamy przepisy i też myślę, że będę z niej korzystać, że troszkę zaczerpnę z niej wiedzy. I ona pierwotnie kosztowała 40 zł, ale była akurat na promocji za 23,50, więc ją kupiłam. Mam nadzieję, że będzie w porządku i że się sprawdzi. Z tej serii widziałam też inne książki, między innymi Jaglany Detoks Kolejny Krok, Jaglany Detoks dla biegaczy, Leczenie dietą wygraj z Candido i Leczenie dietą wzmocni jelita, pokonaj stres i wygraj z depresją. Mnie najbardziej interesowała ta odnośnie Hashimoto, odnośnie tarczycy, dlatego też ją kupiłam i no zobaczymy, przeczytam ją. Jeśli jesteście ciekawe, to dam wam znać, co o niej myślę. A jeśli chodzi o tą Kuchnię Polską, to naprawdę się nie umieram, zwłaszcza że kosztowała tylko 25 zł, a wygląda przepięknie. Jest tutaj twarda oprawa i zdjęcia też są fajne, przepisy pokazane, wytłumaczone w przystępny sposób i myślę, że nie będę miała większego problemu, żeby je wykonać. Ale jak już mówiłam, troszeczkę trzeba na nie czasu poświęcić. I najbardziej jaki przepis mi się spodobał i co na pewno zrobię, to są placki zbójnickie. Ja takie placki uwielbiam, kocham i na pewno coś takiego ugotuję. Jeśli wy ostatnio kupiłyście coś ciekawego w jakiejś księgarni, to piszcie koniecznie. Wiecie, że jestem uzależniona od książek. Książki uwielbiam. W Polsce zazwyczaj kupuję właśnie kulinarne czy jakieś rozwojowe. Po angielsku czytam te z fabułą, bo wtedy nie żałam mi czasu, że po prostu spędzam ten czas czytając jakąś książkę fabularną, a jeśli czytam po angielsku, to zawsze mam takie wrażenie, że uczę się troszeczkę języka. Dobrze. Vlog w pełni, tak jak to miało, tak jak to wyglądało do tej pory, będą to takie urywki, skrawki właśnie z urlopu. Mam nadzieję, że te vlogi do tej pory wam się podobały, że coś ciekawego wam pokazałam. Teraz jesteśmy w Toruniu i tak, kończę, nie przedłużam więcej, bo na pewno ten vlog będzie trwał troszeczkę dłużej, więc do zobaczenia potem. Już wam o tym wspominałam, że w Toruniu mieści się kawiarnia, która nazywa się Coffee Park i jest inspirowana serialem Friends. I dzisiaj się do niej wybieramy, dlatego też z tej okazji założyłam koszulkę, którą wam już kiedyś pokazywałam w holu. Tutaj macie link z właśnie motywem z Friends i tutaj jest napisane Coffee Park i ta kieszonka jest w kształcie filiżanki, co bardzo mi się podoba i na pewno Coffee Park wam pokażę. I jeszcze raz serdecznie polecam wam tę kawiarnię. Jeśli będziecie miały okazję być w Toruniu, to koniecznie musicie zajrzeć, bo wygląda fantastycznie, a kawę serwują tam wyśmienitą. Yeah.
swojego lodopączka. No to jak Shrek. Jaki szczęśliwy. Lodopączka. Dobra? Znaczy, muszę posmakować razem, mam. Nie wiem, czy teraz będzie to jest dobre połączenie. Słucham? Nie wiem, czy to jest dobre połączenie. Dlaczego nie? Dobra? Dobra. Czuję to dobra. No to dobra. Dobra, to dobra. Dobra? No dobra, daj. Zostałam tylko na chwilę. Dzisiaj chciałam wam powiedzieć, co robimy, vlogujemy, grillujemy. Grillujemy dzisiaj grill w pełni. Mamy przepiękną pogodę. Dzisiaj jest piątek i naprawdę pogoda nam się udała. Siedzimy na zewnątrz z rodziną, jest bardzo fajnie i ja już uciekam, nie będę tutaj spędzać czasu na nagrywanie, kiedy mogę spędzić ten czas z rodziną i jest to tylko bardzo, bardzo gorąco, się zmęczyłam i wam też życzę udanego czasu z rodziną. Jeśli tylko macie, to naprawdę spędzajcie ten czas razem, czas wolny, bo uwierzcie mi, że warto. Znowu ja się odzywam i dzisiaj jest kolejny dzień naszego urlopu, odpoczynek w pełni i dzisiaj wybieramy się do parku linowego w Barbarce, to jest za Toruniem i jeśli szukacie właśnie, jesteście z okolic Torunia, Włocławek, wiecie, Aleksandrów Ciechocinek, Bydgoszcz, te okolice, to naprawdę zachęcam was do odwiedzenia tego miejsca, bo jest fajnie, jeśli lubicie spędzać aktywnie wolny czas, to możecie to zrobić właśnie tam z całą rodziną i między innymi jest tam park linowy i właśnie takiego parku linowego zmierzamy, na pewno będziemy się świetnie bawić, nie będzie to już nasz pierwszy, drugi raz w tym miejscu i my uwielbiamy właśnie tak spędzać wolny czas aktywnie, troszeczkę spalić tego tłuszczu, który nabyliśmy w ciągu tego urlopu i pokażę wam tyle, ile będę mogła i piszcie mi w komentarzach, czy też tak właśnie spędzacie wolny czas aktywnie z rodziną, czy byliście kiedyś w parku linowym. Słyszałam, że w Anglii bardzo słynne są Go Ape, ale jeszcze nigdy nie byłam, może kiedyś się wybierzemy. Na pewno będzie zjazd rolką, z czego bardzo się cieszę, już się nie mogę doczekać. I chciałam wam tylko o tym opowiedzieć. Pogoda jest przepiękna, jest bardzo gorąco, upalnie, 25 stopni, słońce w pełni. Ja tutaj troszkę filtr nałożyłam na skórę, żeby się nie spalić przypadkiem, bo tego bym nie chciała. I co? Będę się do was odzywać, za chwilę wypiję kawę, tego mi trzeba. Wczoraj spędziliśmy bardzo fajnie czas, zrobiliśmy ognisko koło domu, naprawdę było fajnie i pewnie fragmenty z tego czasu też widzieliście. I jestem bardzo zadowolona, ogólnie urlop mija nam bardzo miło, przyjemnie i odpoczywamy, a także no, kilka spraw mamy do załatwienia, ale to już wiadomo, na urlopie, jeśli nie przebywa się w tym kraju ciągle, to zawsze jest coś do zrobienia i co, będę się odzywać do was później.
Zabieram ze sobą swój zegarek sportowy mojego Garmina i możecie zobaczyć, jest 11, sobota, 16 czerwca. Jutro jest bardzo ważna data, jutro jest 17, pierwsza rocznica ślubu, ale o tym jutro. A dzisiaj biorę Garmina, rzadko go używam, teraz na urlopie chyba tylko raz poszliśmy biegać i to wszystko, naprawdę nie mieliśmy czasu. Ciężko ten czas wygospodarować na jakąkolwiek aktywność fizyczną, ale cieszę się, bo sprawdzę sobie w parku linowym, ile kalorii spalę, tak z ciekawości. Zobaczę, jak to będzie. Jak widzicie, moja aktywność dzisiaj jest bardzo znikoma. Tylko 163 kroki, spalone 790 kalorii, a tętno 90 uderzeń na minutę. Tak to wygląda. Musi mi być wygodnie. Biorę ze sobą swój plecak z CCC, który już Wam pokazywałam. I zobaczcie, tutaj naprawdę wszystko zmieściłam, co najważniejsze. Mam tu telefon, mam portfel, różne etui. O, że wyjmę, wam pokażę trochę. Krem do rąk, chusteczki, najważniejsze rzeczy. Tam jest chyba też szczotka do włosów, gdzieś pomadka do ust, lusterko, tego typu sprawy. Tutaj mam jeszcze powerbank i kable. I to wszystko. Musimy kupić na pewno ofa na komary, bo to się przyda. Między drzewami komary strasznie, strasznie kąsają. I tego nam potrzeba, a jeszcze muszę kupić, pamiętajcie, jeśli będziecie jechać do parku linowego, to weźcie ze sobą rękawiczki, bo ręce okropnie obrywają, zwłaszcza tutaj przez tę linę. I na pewno muszę kupić rękawiczki jeszcze w może Sports Direct, zobaczymy. I chcę kupić jakieś lepsze, żeby po prostu przydały mi się na przyszłość, może na siłownię, zobaczymy. Trzeci raz my tam będziemy, raz za każdym razem z Kevinem. A no tak, no tak. No w sumie pierwszy raz byliśmy sami, drugi raz byliśmy z moim bratem. Bratową. I z bratową i z moją mamą, a trzeci raz idziemy teraz z twoim rodzeństwem. Każdemu to miejsce pokazujemy. I każdy w sumie jest zadowolony. No. Ale nie ma jakiejś to kawy. Kawa jest. Z kawą zawsze po drodze. Więc można jechać. Lecimy.